W poprzednim filmie załadowaliśmy i oczyściliśmy dane do edytora danych, a następnie zbudowaliśmy określony model danych, czyli tabele zostały połączone relacjami. Kolejne kroki, które należy wykonać, to utworzenie miar bądź kolumn obliczeniowych i na końcu zbudowanie kokpitu menedżerskiego, czyli zbudowanie określonych wizualizacji. Jak to będzie wszystko wyglądało? Przełączam się do programu Power BI Desktop i tutaj mam dwie strony raportów. W dolnym lewym rogu widać, jak one się nazywają, firmy oraz produkty. I to będzie naszym celem, zbudowanie takich dwóch stron z określonymi wizualizacjami. Strona pierwsza, firmy, akcent jest położony na firmy właśnie, a także na regiony, w których te firmy działają. Druga strona, produkty, akcent jest położony na kategorie produktów oraz na same produkty. Jedną rzecz, jaką musimy zrobić na początku, to jak mówiłem, będzie zbudowanie określonych mechanizmów obliczeniowych. Przełączmy się zatem do zakładki dane i tutaj widzimy w tabeli sprzedaż policzoną dodatkową kolumnę, która nazywa się sprzedaż właśnie. A jaką formułą została obliczona sprzedaż? Przyjąłem, że jeżeli ilość palet sprzedanych nie jest większa niż 2, no to wtedy po prostu cena razy ilość, tyle wynosi sprzedaż. Natomiast jeżeli ilość sprzedaży jest większa niż 2, to wtedy ilość razy cena palety, ale obniżona o 10%, czyli w przypadku zamówień powyżej 2 palet występuje 10% zniżka. Pokażmy zatem, co należy zrobić, żeby odpowiednie obliczenia znalazły się w nowej kolumnie. W tym celu najeżdżam na przycisk nowa kolumna. Nowa kolumna zostaje dodana, musimy ją nazwać. Nazwijmy ją inaczej niż sprzedaż, powiedzmy WS, czyli będzie to wartość sprzedaży, WS równa się i musimy zastosować odpowiednią funkcję logiczną. Przypominam, jeżeli ilość palet jest większa niż 2, wtedy obowiązuje 10% zniżka. Korzystamy z funkcji jeżeli, czyli w programie Power BI z funkcji if, otwieramy nawias i naszym testem logicznym będzie sprawdzenie, czy ilość jest większa niż 2. Jeżeli rozpoczynam wpisywanie ilość, automatycznie mam dostęp do pola w tabeli sprzedaż ilość i za pomocą przycisku tab przenoszę czy przerzucam to pole do mojej formuły. Jeżeli ilość jest większa niż 2, no to wtedy ilość razy cena pomniejszona o, ta wartość pomniejszona o 10% z 10% zniżką. Ponownie wpisuję ilość i mam dostęp do tego pola, ale teraz muszę przemnożyć ilość razy cenę, ale cena znajduje się w zupełnie innej tabeli, nie znajduje się w tabeli sprzedaż. Żeby mieć dostęp do ceny, która znajduje się w tabeli produkty, muszę skorzystać z nowej funkcji, z dodatkowej funkcji języka DAX, jaką jest funkcja related. Related, tabulatorem ją przerzucam. Oznacza to po prostu, że pole ilość będziemy mnożyli z odpowiednim polem cena z innej tabeli, a jak wiemy, te tabele są ze sobą połączone relacją 1 do wielu i stąd program Power BI rozpozna, które wartości należy pomnożyć. W naszym wypadku zjeżdżam strzałką w dół do pola, które nazywa się produkty, cena palety, tabulatorem ją przerzucam, a więc mamy ilość razy cena, ale w przypadku, gdy ilość jest większa niż 2, ma zostać zastosowana 10% zniżka, czyli razy 0,9 przecinek. No a w przypadku, gdy ilość nie jest większa od 2, czyli wynosi 2 albo 1, nie ma żadnej zniżki, a więc wartość sprzedaży będziemy obliczać jako ilość razy cena z odpowiedniej tabeli. A więc ponownie wpisuję ilość, tabulatorem przerzucam, razy related, odpowiednie pole z tabeli produkty, a więc cena. I tutaj tak, zamykam nawias funkcji related i zamykam nawias funkcji if, czyli funkcji jeżeli. Sprawdzam, czy poprawnie zamknąłem nawias przy pierwszej funkcji related. Widzę, że tego nie zrobiłem.
Dlatego przed mnożeniem razy 0,9 tutaj jeszcze musi być nawias, aby zamknąć argumenty funkcji related. No i tak wygląda ta formuła. Enterem ją sobie zatwierdzimy i proszę zwrócić uwagę, wartości w kolumnie WS są takie same jak wartości w kolumnie sprzedaż. Natomiast kolumnę WS zamienimy jeszcze format na format walutowy i zostawimy dolara. Widzimy, że nasze obliczenie jest poprawne. Obliczyliśmy wartość sprzedaży, dlatego możemy przejść do ostatniego etapu naszego zadania, jakim jest budowa określonych wizualizacji. W tym celu przełączam się do sekcji raportów i pierwszy raport, jaki zbudujemy, to jest ten widoczny tutaj na ekranie, na którym znajduje się kilka wizualizacji oraz dwa fragmentatory. Zaczniemy od utworzenia nowej strony raportu. Najeżdżam w lewym dolnym rogu na plus. W ten sposób utworzyłem nową stronę. Pierwszą wizualizacją jest tak zwany lejek i w lejku mają znaleźć się kraje, a więc rozwijam tabelę region i wybieram państwo do grupy. Natomiast jeżeli chodzi o wartości, to przeciągam tutaj wartość sprzedaży. Tak wygląda nasz lejek. Jeżeli się przełączymy do raportu firmy, widzimy, że jest on taki sam. Z powrotem wracam do mojej strony pierwszej. Drugą wizualizacją będzie mapa i na tej mapie znajdą się państwa. Wartość sprzedaży będzie rozmiarem i w legendzie, przełączmy się, znajdują się kategorie określonych produktów, a więc rozwijamy tabelę kategorie i kategorie, momencik, musimy zaznaczyć wizualizację najpierw. Wizualizacja jest zaznaczona, w lokalizacji jest państwo, w rozmiarze jest wartość sprzedaży. Do legendy przeciągniemy kategorię i jeszcze zmodyfikujemy trochę tą naszą mapę, żeby ładniej wyglądała. W tym celu najeżdżam na format, czyli na ten charakterystyczny wałek, zwiększę bąbelki, trochę może za dużo, ale o tak, ale także zmienię styl mapy, rozwijam i wybieram motyw jasny. Wtedy ta mapa jest bardziej przejrzysta. Nasze dwie wizualizacje są poprawne. Przełączmy się z powrotem do zakładki czy do raportu firmy. I teraz będziemy musieli wstawić nową wizualizację, o której jeszcze nie mówiłem. To jest takie charakterystyczne drzewo, które umożliwia nam analizowanie określonych wartości według przyjętych kryteriów. Bardzo ciekawa i bardzo pomocna wizualizacja. Przełączmy się zatem do strony pierwszej i ta wizualizacja znajduje się tutaj, nazywa się drzewem dekompozycji. Drzewo dekompozycji, może troszkę je powiększmy i rozszerzmy, dobrze. I teraz tak, co będziemy analizowali? Analizować będziemy naszą wartość sprzedaży. A więc tutaj od razu w drzewie dekompozycji pojawi się WS, czyli nasza wartość sprzedaży. Ale według czego będziemy wyjaśniali tą wartość sprzedaży? Przyjmiemy kryterium geograficzne. Pierwsze kryterium to będzie region. Drugie kryterium to będzie państwo. Teraz przeciągnąłem. A trzecim kryterium z tabeli firma będzie miasto. Więc proszę zwrócić uwagę, że budując tę wizualizację posługujemy się różnego rodzaju polami z różnych tabel, a program Power BI rozpoznaje to dzięki temu, że mamy poprawnie skonstruowany model danych. Te tabele są połączone ze sobą relacjami, więc Power BI rozpoznaje, które wartości są ze sobą połączone i jak ma je traktować. Rozwiniemy nasze drzewo tym charakterystycznym plusikiem tutaj. Jeżeli kliknę na ten plusik, to mam możliwość przeprowadzenia dwóch różnych analiz, ze względu na wysoką albo niską wartość, albo ze względu na te konkretne pola, które dodałem i one tutaj nam się wyświetlają. Ze względu na region, dalej ze względu na państwo i dalej ze względu na miasto. Rozszerzymy trochę i proszę zwrócić uwagę, co pokazuje nam to drzewo dekompozycji. Ono pokazuje nam, jak kształtowała się wartość sprzedaży według tych trzech kryteriów, które tutaj przyjąłem. Jeżeli kliknę teraz na Europę Zachodnią, Europę Wschodnią, to również zobaczę określone
wartości Europa Wschodnia, Polska. Klikam na Polskę. W ten sposób widzimy, jaki wpływ miały poszczególne sprzedaż w poszczególnych miastach na wartość sprzedaży. Przełączmy się zatem do naszego raportu firmy, żeby zobaczyć, co jeszcze musimy zbudować. Musimy zbudować przede wszystkim ten wykres. To jest sprzedaż według firm i produktów. Wracam do mojej strony pierwszej. Wybieram odpowiedni wykres. Jest to skumulowany wykres kolumnowy. Powiększmy sobie go. I teraz tak, na osi mają znaleźć się firmy. Przeciągam nazwę. Jeżeli chodzi o wartości, to z tabeli sprzedaż muszę inne tabele pozamykać, żeby mieć dostęp do tabeli sprzedaż. Wartość sprzedaży. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o legendę, to tutaj mają występować określone produkty, a więc rozwijam tabelę produkty i do legendy dodaję produkty. Dobrze. Ułóżmy sobie jeszcze nasze wizualizacje, tak żeby w miarę były równo. I powiększmy ten wykres. Zobaczmy, czy rzeczywiście wygląda on tak samo jak w raporcie firmy. Tak jest, jest to taki sam wykres. Zostają nam do dodania jeszcze dwa fragmentatory. Jeden fragmentator dotyczący daty, drugi fragmentator oparty na miastach, a także pewna etykieta, w której widzimy wartość sprzedaży. Przełączam się zatem z powrotem do strony pierwszej i wybieram z wizualizacji fragmentator. Do tego fragmentatora dodam datę, która znajduje się w tabeli sprzedaży i pomniejszę ten fragmentator. On sobie się tutaj znajduje. OK, pierwszy fragmentator został dodany. Dodajemy drugi fragmentator. Miał być on oparty o miasto. Przeciągam miasto do pola. I rzeczywiście miasta się tutaj znajdują. I na koniec mieliśmy jeszcze dodać etykietę, w której wystąpi wartość sprzedaży. Najeżdżamy na wizualizację, to się nazywa karta. I do karty dodamy wartość sprzedaży. Pomniejszę to i przesunę tutaj. Nie wszystko nam się zmieści, ale jest OK teraz. I proszę zwrócić uwagę, że nasze wizualizacje czy nasz raport wygląda mniej więcej tak samo jak raport w zakładce firmy. Oczywiście tutaj te wykresy są, czy te wizualizacje są poukładane, sformatowane, jest dodany także tutaj tekst, analiza sprzedaży, no ale zobaczmy, jak nasze wizualizacje działają. Przełączam się do strony pierwszej i na przykład wybierzemy sobie Hiszpanię. Na pierwszym wykresie klikam na Hiszpanię i automatycznie widzimy, jak zmieniły się pozostałe wizualizacje, mapa, wykres kolumnowy, drzewo, a także na etykiecie, jak zmieniła się wartość sprzedaży. Jeżeli odkliknę, to wracam oczywiście do pełnego widoku. Pobawmy się teraz fragmentatorami. Zmniejszymy zakres czasowy. Widzimy, jak zmieniają się wykresy. I możemy w tym zakresie czasowym także wybrać na przykład tylko miasta Hiszpanii. Zaznaczymy Barcelonę z wciśniętym klawiszem Ctrl Bilbao i Madryt. W ten sposób widzimy, jak zmieniają się pozostałe wizualizacje. I w ten sposób interaktywnie możemy analizować dane. Usunę wybrane przez nas miasta. W ten sposób wracamy do widoku pełnego. Zmienimy jeszcze nazwę naszej strony. Podwójne kliknięcie tam, gdzie jest strona 1 i wpiszemy sobie firmy 2. Firmy 2. Tak wygląda nazwa naszego raportu. A teraz musimy stworzyć raport skoncentrowany na produktach. Przełączmy się zatem do strony produkty. Widzimy mniej więcej, jak to wygląda i spróbujemy taki raport stworzyć. Plusem tworzę nową stronę i po kolei. Najpierw lejek, w którym miały znaleźć się produkty i wartość sprzedaży. Rozszerzymy. OK. Następnie mapa. Zobaczmy, jak mapa ma wyglądać.
Na mapie widzimy państwa, a w legendzie produkty. Na mapie widzimy, zaznaczam tą wizualizację jeszcze raz, w lokalizacji mamy państwa. Rozmiarem jest oczywiście wartość sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o legendę, produkt. Sformatujemy jeszcze, więc zwiększymy bąbelki odpowiednio i zmienimy styl mapy na jasny. OK. Przełączmy się z powrotem do produktów. I teraz drzewo. Analizujemy sprzedaż ze względu na kategorię i produkt. Przełączam się z powrotem do strony pierwszej. Wybieram odpowiednią wizualizację, drzewo dekompozycji. Przeciągnę je tutaj, powiększę. Analizujemy wartość sprzedaży ze względu najpierw na kategorię, czyli wyjaśnij według kategoria, a następnie produkt. Najeżdżam na plus, wybieram kategoria. Najeżdżam na plus, wybieram produkt i w ten sposób nasze drzewo dekompozycji zostało skonfigurowane czy zbudowane poprawnie. Ponownie przełączam się do zakładki produkty i muszę wstawić ten wykres kolumnowy. Na osi X znajdują się produkty, natomiast w legendzie kategoria produktu. Przełączam się do strony pierwszej. Wybieram wykres kolumnowy. Tutaj go sobie ułóżmy, rozszerzmy. I teraz na osi X miały być produkty. W legendzie kategoria. A jeżeli chodzi o wartości, to wartość sprzedaży. Wykres został zbudowany poprawnie. Przełączamy się do produktów. I musimy dodać jeszcze dwa fragmentatory, data sprzedaży i produkt, no i naszą kartę z wartością sprzedaży. Wracam do strony pierwszej, wybieram fragmentator, tutaj się pojawił, z tabeli sprzedaż wybieram datę sprzedaży i to jest pierwszy fragmentator, troszkę go pomniejszymy. Odznaczam ponownie fragmentator i wybieram produkty. Z tabeli produkty oczywiście, zaznaczam produkty. Przeciągnijmy sobie ten fragmentator i go trochę zmniejszmy. I ostatnim elementem miała być karta, na której ma pojawić się wartość sprzedaży. I możemy przyjąć, że nasze wizualizacje wyglądają tak samo jak w raporcie produkty. Zmienimy jeszcze nazwę strony pierwszej na produkty 2. Na koniec możemy przeanalizować nasze dane poprzez wykorzystanie na przykład fragmentatorów. Jeżeli zaznaczę buty i z kontrolem czapki oraz spodnie, a to będę widział, jak kształtowała się wartość sprzedaży, jeżeli chodzi o kategorię ubrania. Mogę wyczyścić to. Inny sposób analizowania danych to po prostu klikanie na określonych kolumnach wykresów. Na przykład jeżeli kliknę na buty, nabiał, owoce. Widzę, jak zmieniają się inne wizualizacje. Widzę, jak kształtowała się wartość sprzedaży tych konkretnych produktów na karcie. Na przykład owoce to ponad 230 tysięcy dolarów. Czapki trochę mniej, a najmniej spodnie. Widzimy także, jak się zmienia wizualizacja na mapie. Automatycznie zaznaczone są tylko te elementy, czy wybrane są tylko te elementy, które korespondują z zaznaczoną kolumną na wykresie. Żeby wrócić do pełnego widoku, klikam na tej wizualizacji gdzieś na białym tle i wracam do pełnego widoku. Zachęcam do eksplorowania różnych wizualizacji, zwłaszcza do analizowania danych za pomocą wizualizacji tej tutaj, która nazywa się drzewo dekompozycji.